Niewielkie rondo przy ulicy Zwycięstwa na swą nazwę zasługuje podwójnie, bo nie tylko jeździ się na nim w kółko, ale też niemal na okrągło jest rozkopane. Najczęściej stoją za tym pracownicy legionowskiego PWK, zmagający się z usterkami znajdującej się pod ziemią instalacji wodociągowej. Kilka dni temu wrócili tam ponownie, z tą różnicą, że jak wcześniej poinformowali mieszkańców, najzupełniej planowo. Tam w dostacie zawdzięczamy konieczności wykonania spinek tak zwanych eksploatacyjnych, które mają umożliwić dostawę wody do poszczególnych bloków bez konieczności odcinania wielu bloków w przypadku awarii. A tak właśnie dotychczas bywało zarówno w wieżowcach na osiedlu Jagiellońska, jak i budynkach na osiedlu Sobieskiego. Ponieważ do jednej rury podłączano dawniej wiele bloków, wielu mieszkańców cierpiało w przypadku jej defektu. Ale według zapewnień szefa PWK to już przeszłość. Myśmy dokonali przeprojektowania całej tej sieci i w tej chwili, w okresie letnim, staramy się te prace wykonać. W tej chwili wykonaliśmy około 400 metrów tych przepinek. Prace te są wykonywane metodą odkrywkową. Po prostu koparka wykonuje wykop, przewód jest układany wodociągowy, natomiast w niektórych przypadkach musimy to wykonywać tak jak przy rondzie przy ulicy Zwycięzców, metodą bezwykopową, przeciskiem, i to znacznie zmniejsza problemy potem z przywróceniem terenu i jest po prostu i szybciej, i łatwiej. Poza wodociągowym bezpieczeństwem klienci korzystający z modernizowanych przez PWK instalacji zyskują coś jeszcze. Polepsza się również jakość wody ze względu tego, że ta woda krąży w przewodach wodociągowych, a nie ulega pogorszeniu gdzieś tam w jednym punkcie na końcu przewodu, tak jak do tej pory to było. Ciesząc się z takich wieści, mieszkańcy okolicy ronda obawiają się, że wkrótce znów zamieni się ono w wodociągowy plac budowy. I słusznie, choć nie do końca. W tym miejscu też będą jeszcze prowadzone prace związane z wymianą 100-metrowego odcinka sieci wodociągowej dużych średnic. Niemniej jednak planujemy to zrobić techniką bezwykopową. Innymi słowy, pieszym i zmotoryzowanym użytkownikom ronda aktywność PWK przeszkadzać nie powinna. Jeżeli mimo wszystko stanie się inaczej, młyn napędzany wodą ich narzekań ruszy zapewne pełną parą.